Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z okazji inauguracji działalności Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie. Jest z nami pani Olga Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Witam się, proszę. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również pan Mikołaj Różycki, pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam panie prezesie. Dzień dobry. I jest z nami pan Łukasz Chorok, dyrektor Biura Regionalnego w Olsztynie. Bardzo proszę panie minister, zapraszam do tej głosu. Szanowni Państwo, stało się to, co rok temu zapowiadałam, w co mało osób wierzyło, szczególnie tutaj włodarzy, samorządowców z Olsztyna, pan prezydent Grzymowicz, że można stworzyć miejsce i wizytówkę dla przedsiębiorców. Wszelkimi staraniami we współpracy w zespole, zarówno z panem prezesem, jak i z szeregiem innych pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, za co serdecznie chciałabym na wstępie podziękować. Udało się i dzisiaj otwieramy miejsce, które mam nadzieję będzie tworzyło po pierwsze odpowiedni, właściwy klimat dla firm, dla rozwoju. A pragnę przypomnieć tylko, że w skali całej Polski w województwie warmińsko-mazurskim mamy 146 tysięcy firm. Niestety zdecydowana większość z sektora małych i średnich firm odnotowuje przychody nie na średnim nawet poziomie w skali ogólnopolskiej. Zadaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie będzie tworzenie projektów, ale też dawanie możliwości przede wszystkim przedsiębiorcom do tego, aby mogli z tych projektów i funduszy korzystać. Funduszy krajowych i zagranicznych. Pamiętając swoją drogę, którą rozpoczynałam wiele lat temu, zawodową, wiedziałam, że podstawą do tego, aby móc funkcjonować, jest możliwość samoorganizacji i tworzenia projektów, ale również prowadzenia tych projektów i rozliczenia tych projektów. Dla mnie bardzo ważne, aby to miejsce, ten symboliczny budynek, przed którym się znajdujemy, później sala, do której serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, biuro, do którego zapraszamy, było tym miejscem absolutnej pracy, koncentracji na interesie przedsiębiorców, szczególnie sektora małych i średnich firm. Warmińsko-Mazurskie to dzisiaj trochę ponad 8% bezrobocia. Udało mi się w sposób skuteczny udowodnić, że tworzę tutaj nowe miejsca pracy. Te nowe miejsca pracy, zarówno z panem dyrektorem, pod skrzydłem tutaj Zarządu Centralnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będą tworzyli strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Dla mnie naturalnym środowiskiem, które będzie wspierane tak naprawdę od początku, to kobiety. Kobiety gospodarne, kobiety przedsiębiorcze, kobiety z kół gospodyń wiejskich, które bardzo często chcą zakładać własne firmy. I chciałabym, aby pierwszy pilotażowy projekt, jaki powstanie dzięki temu budynkowi, siedzibie i biurze Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczył kobiet. Pewnie szanowni Państwo będą zadawali pytanie, ile docelowo miejsc pracy. Dołożę wszelkich starań, aby tych miejsc pracy nie tylko w Olsztynie, ale w przepięknych powiatach całego województwa warmińsko-mazurskiego było jak najwięcej. Dziękuję jeszcze raz za współpracę zarządowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, za decyzje, bo one były potrzebne. Liczę na szeroką współpracę parku, również we współpracy ze specjalną strefą ekonomiczną warmińsko-mazurską i mam nadzieję, że to miejsce i ten budynek, w którym jesteśmy, będzie sercem sektora małych i średnich firm. Dziękuję. Dziękujemy panie minister. Panie prezesie, bardzo proszę. Każde przedsięwzięcie potrzebny jest ojciec i potrzebna jest matka. Rzeczywiście to trzeba powiedzieć, że determinacja pani minister bez mała od roku wykazywana stoi za tym, że dziś możemy otworzyć drugie biuro regionalne w historii działalności naszej instytucji. Taka długoletnia wizja mówi o tych biurach 7 czy nawet 5, ale jakby mierzą się z realiami, konsekwentnie co te 2 lata otwieramy kolejne. Pierwsze był Poznań, a dzisiaj właśnie Olsztyn. Jeżeli chodzi o Warmię i Mazury, tak jak pani minister powiedziała, rzeczywiście jeżeli chodzi o sektor MŚP, jest dużo do zrobienia, ale też dużo zostało zrobione. Firmy z sektora wysokiej jakości żywności, z sektora meblarskiego korzystają z instrumentów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale to nie oznacza, że ta populacja firm nie mogłaby być większa. Absolutnie to jest duża rzecz, duże zadanie, które będzie stało przed nami, żeby jak najszerzej z tą ofertą dotyczącą środków twardych, ale też miękkich, możliwości sprzedawania swoich wyrobów czy usług za granicę, inwestowania w kapitał ludzki, jakby, żeby to obejmowało to spektrum całego województwa, ale również to, co jest istotne i takie zadanie też przed pracownikami biura będziemy stawiać, to też, żeby oddziaływać na północy Mazowsze czy wschodnie Podlasie. To są naturalne kierunki, jakby, no, można powiedzieć, tak geograficzne
gdzie z Olsztyna łatwo jest na te kierunki oddziaływać i operować. Proszę Państwa, my również jako PARP, oprócz tego, że w tej chwili wdrażamy 3 duże programy z nowej perspektywy finansowej, również prowadzimy badania i analizy. Liczymy też na to, że wzorem naszego oddziału w Poznaniu, czyli Wielkopolskim, również w kołach badawczych dotyczących poszczególnych branż czy całego sektora MŚP, tu mowa o naszym takim sztandarowym produkcie, jakim jest raport o stanie sektora MŚP, corocznym badaniu prowadzonym od 20 kilku lat, również pogłębione badania dotyczące Warmii i Mazur będziemy prowadzić, które umożliwią nam postawienie lepszych diagnoz, zaprzęgnięcie różnych instytucji z poziomu centralnego czy samorządowego do tego, żeby jak najbardziej celowana oferta dla tych firm, zwłaszcza sektora MŚP, była tutaj dostarczana. Proszę Państwa, no, żeby rozkręcić tutaj taką aktywną działalność naszej instytucji, bo to nie tylko urząd, gdzie będziemy od godziny 8 do 16 przyjmować interesantów. My jesteśmy agencją rozwojową, więc siłą rzeczy jesteśmy aktywni, działamy trochę po prostu jak taka dobrze, sprawnie działająca firma. Musimy te swoje produkty i usługi w cudzysłowie sprzedawać. No, pierwsze efekty na pewno będą widoczne dopiero po jakimś czasie, natomiast liczymy na to, że uda się na bazie istniejących już relacji, na przykład z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym czy różnymi samorządami, z Zrzeszeniem Przedsiębiorców, zbudować taką bardzo dużą masę wypłatnościową, sieć instytucji, sieć zależności, która będzie podawała to, że informacja będzie rozchodziła się bardzo daleko i też bardzo głęboko w środowisku przedsiębiorców Warmii i Mazur. Również celowane akcje, celowane działania, celowane programy w poszczególne grupy zawodowe, czy w poszczególne sektory wynikające ze specyfiki regionalnej tego województwa, chociażby wspomniany już przemysł meblarski. Tutaj też dzięki współpracy z ministerstwem reprezentowanym przez pan minister jesteśmy już na etapie realizowania przedsięwzięć. Mam nadzieję, że to nie jest symboliczne. Natomiast rzeczywiście wspieramy branżę meblarską, tak? Też dzięki inicjatywie pani minister. Prawie 40% firm korzystających z tego programu RoboGrant, czyli inwestycja w automaty, w roboty przemysłowe w branży meblarskiej, to również firmy pochodzące stąd. Więc te relacje są również dla Olsztynian. Fakt korzystania z taboru tramwajowego, czy poruszania się ścieżkami rowerowymi, czy również drogami dla komunikacji samochodowej, to również jest w pewnym stopniu zasługa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i samorządu, który po te środki w ramach programu Polska Wschodnia sięgał. Także nie jest tak, że nie jesteśmy tutaj obecni, ale w tej chwili jakby rzeczywiście fizycznie zaznaczamy swoją obecność, otwieramy drugie biuro regionalne i tak jak pani sobie wspomniała, również to jest kilka dobrych, ciekawych miejsc pracy dla Olsztyniana, albo też dla ludzi spoza Olsztyna. Liczymy na to, że w perspektywie kilku miesięcy uda nam się tutaj mocno zaznaczyć swoją obecność, a tak jak mówię, takie długoterminowe efekty, proszę dać nam czas, ale myślę, że determinacja ludzi i również przychylność takich instytucji jak Ministerstwo Rozwoju będzie tutaj nam sprzyjać. Bardzo dziękujemy panie prezesie i teraz pan Łukasz Chrobak, dyrektor biura regionalnego. Dzień dobry, szanowni państwo. Pan prezes powiedział, że dużo pracy zostało wykonanej. Rzeczywiście tak było, ale jeszcze więcej pracy do wykonania jest przed nami. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że przedsiębiorczość z mojej perspektywy w tym momencie ma twarz kobiety. Twarz kobiety, która tutaj od roku starała się, żeby takie biuro powstało, żeby ta inicjatywa tutaj mogła w regionie funkcjonować. Z perspektywy centrali było dostrzegany był potencjał województwa warmińsko-mazursko-warmińskiego. Jeśli chodzi o liczby, które tutaj miały znaczenie, przede wszystkim ostatnia perspektywa finansowa, czyli ponad 600 wspartych projektów, prawie 1,5 miliarda złotych wydanych, a także perspektywa finansowa, która jest przed nami, gdzie mamy prawie ponad 5 miliardów euro do zagospodarowania. To tylko świadczy o tym, że jest ewentualnie czym tutaj zarządzać, jest potencjał, jeśli chodzi o województwo. Też sieci dróg, które są rozbudowywane, świadczą o tym, że jest przestrzeń dla społeczności, ale też i dla przedsiębiorców. Dlatego też z perspektywy działalności biura mam nadzieję, że tutaj wspomożemy, pokażemy możliwości, pokażemy produkty, które spodobają się przedsiębiorcom, ale też i projekty, które wesprą i tą innowacyjność, rozwój dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście tutaj budowania przedsiębiorczych kobiet. Więc to jest główne zadanie. Rzeczywiście też dużo przed nami pracy. Na pewno te efekty długoterminowo będą dostrzegalne. Chcemy jak najszybciej tutaj być w pełni operacyjni i dołożę wszelkich starań, żeby tak było.
było. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do kontaktu. Praca będzie oczywiście nie w biurze, tylko 8-16, ale też oczywiście i przede wszystkim w regionie. I taki jest nasz cel na pierwsze tygodnie działalności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani minister. Ja jeszcze tylko jedno zdanie, bo wiem, że szczególnie w tej środowisku dziennikarzy ma dużo pracy. My nie mamy mniej, ale żeby nie było nudno, to tylko mogę zapowiedzieć, że w ciągu najbliższych 3 tygodni oprócz serca przedsiębiorców będę otwierała jeszcze mecenasa przedsiębiorców, czyli biuro rzecznika finansowego. To będzie biuro, w którym wszyscy przedsiębiorcy z jakimikolwiek problemami prawnymi, formalnymi będą mogli pozyskiwać w sposób darmowy porady prawne, ale też konsultować przebieg swoich prac we własnych firmach. Także 2 miejsca, serce i taki mecenas polskich firm na Warmii i Mazurach. I zapraszam pana prezydenta Grzymowicza do współpracy. My pokażemy, jak budować przedsiębiorczą Warmię i Mazurę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jeszcze do uzupełnienia, dzisiejszy dzień to nie tylko przecięcie symbolicznych sęgier, patrz tego biura, ale już za chwilę o godzinie 12.30 mamy warsztaty dotyczące cyberodporności firm i samorządów w kontekście cyberzagrożeń, jakie rzeczywiście od 2 lat naszą przestrzeń publiczną i gospodarczą dotykają. Również mamy dzisiaj spotkanie z samorządowcami, z przedstawicielami Związku Firm Przedsiębiorców po to, żeby już zapoznać pracowników biura z nimi, żeby już budować te relacje, a jutro mamy konsultacje dotyczące tego, jak przy wsparciu programów w parku zakładać spółki w ramach takich programów inkubacji. Także rzeczywiście staramy się tutaj od razu być aktywni i od razu oddziaływać na otoczenie środowisko. Jeszcze warto wspomnieć o jednym. Niedeterminacja pani minister rzeczywiście do otwarcia tego biura by absolutnie doszła, ale też trzeba podziękować naszemu Ministerstwu Nadzorującemu Park, czyli Ministerstwu Funduszy Terytorialnych, które zdecydowało się na to, żeby o pewną kwotę zwiększyć budżet agencji po to, żeby to biuro mogło tutaj funkcjonować i działać. Jeszcze raz państwu dziękujemy i zapraszamy do wnętrza. I do pracy. Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Jeśli ktoś z państwa chciałby wprowadzić wywiady tutaj, to bardzo proszę i za chwilę przejdziemy do biura już na kolejne sesje.